To co? Spełniamy kolejne marzenia. Mam na imię Bartek. Mam 9 lat. Moim ulubionym piłkarzem Legii jest Artur Boruc. Poza amfutbolem interesuję się też szachami i narciarstwem. No i fajnie. Bartek, interesujesz się szachem? Coś z tym zrobimy. Cześć, jestem Mateusz Kostrzewa i dzisiaj wspólnie z Arturem Borucem będziemy spełniać marzenie Bartka. Bartek jest fanem Artura i bardzo lubi szachy, dlatego też postanowiliśmy przygotować mu specjalny plakat z tej okazji na podstawie serialu Gambit Królowej. Najwygodniej by ci pewnie było, jakbyś sobie przyklęknął na jednym kolanie, bo pewnie się zniżysz w ten sposób. Poczekaj, zrobię pierwszy strzał. Patrzysz prosto w obiektyw. Dziękuję. Nie wiem czy... No właśnie nie wiem, zastanawiam się czy lepiej jak tak z dołu. Dobrze. To, nie? Mm-hmm. To z góry. Tak, jakbyśmy się tak wydali. Super. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Wow. Bartek chyba będzie zadowolony. Mam nadzieję. Bartek, pakujemy, przesyłka leci. Idziemy właśnie do Bartka wręczyć mu prezent od Artura Boruca. Okazało się, że Bartek, mimo że mieszka w województwie świętokrzyskim, dzisiaj jest w Warszawie na turnieju i przed meczem z Wisłą jeszcze zdążymy go odwiedzić. Cześć! Dzień dobry. Cześć! Bartek jesteś? Tak. Cześć, ja jestem Mateusz. Bardzo mi miło. Widzieliśmy twój filmik. Kto jest twoim ulubionym piłkarzem? Artur Boruc. Artur Boruc. Słuchaj, Artur jest teraz w Krakowie, ale wysłał nas specjalnie do ciebie, żebyśmy wręczyli ci prezent od niego. Słyszeliśmy też, że lubisz szachy. Jak? Podoba się? Bardzo. Fajne. Artur złożył specjalnie podpis, autograf jest dla ciebie. Dziękuję. Powieszę go w swoim pokoju. Otwieraj sam. No to wszystko dla ciebie, ja ci przytrzymam. Tu mamy piłkę. Dziękujemy bardzo. Od samego Artura Boruca pozdrowienia. Tak, super. To naprawdę, Artur kazał nam przyjechać. Trzymaj się tutaj specjalnie dla ciebie. Pozdrawiam Artura Boruca. Dzięki wielkie. Dzięki, cześć. Ale super.